I teraz robimy tak, że ja będę tutaj prosił Państwa do mnie, nie wszystkich oczywiście, tylko na 15. Bardzo będę wdzięczny za nieuciekanie, potem tylko cierpliwe jeszcze czekanie. Pani Beata Klimek, prezydent Ostrowia Wielkopolskiego. Zapraszam. Gratuluję, pani prezydent. Pani prezydent, może zechce... No, oczywiście, na co będziemy czekali? Tak. Dobry wieczór Państwu. Rzadko zapominam języka w buzi, ale teraz chyba trochę zapomniałam. Zostałam prezydentem 9 grudnia 2014 roku, więc łatwo policzyć, że od naprawdę niedawna kieruję dla mnie najpiękniejszym miastem, Ostrowem Wielkopolskim. To wielki zaszczyt i wielki honor znaleźć się w gronie tak prestiżowych moich koleżanek i kolegów, którzy dzisiaj staną na tym piórku, na tym podium w gronie 15 najlepiej ocenionych prezydentów, ale ja myślę, że wszyscy samorządowcy na te nagrody i na te zaszczyty zasługują, bo jak nikt inny dbają o swoje miasta i zmieniają nasz kraj w dużej, w średniej i w tej maleńkiej skali. Robią to codziennie, codziennie się trudąc nad tym, żeby budować tę wspólnotę, o której mówił pan redaktor. Ale myślę, że my mamy w sobie coś, co nas wyróżnia. Miłość do naszych miast. Miłość, której nie można zmierzyć niczym. Mój Ostrów jest moim ukochanym miastem. Tę nagrodę dedykuję mojemu miastu i moim mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To ogromny sukces dla prezydenta Ostrowa i ogromny sukces dla samego Ostrowa, że działania, które w Ostrowie są czynione, są zauważalne w całym kraju. Co to znaczy dla samorządowca, że taka tego typu nagroda? To jest niewątpliwie ogromna satysfakcja i ogromne szczęście, ogromna radość. Naprawdę, mówię to absolutnie szczerze, dlatego że w naszym kraju jest 106 miast prezydenckich. Znaleźć się w gronie 15 najlepiej ocenionych prezydentów w tym kraju, to jest niewątpliwie powód do przede wszystkim ogromnej satysfakcji. To jest też pewnego rodzaju jakby poczucie odpowiedzialności i dalsze zobowiązanie do tego, żeby dla tego miasta, które jest dla mnie najpiękniejszym i najwspanialszym miastem na świecie, dalej pracować i rozwijać nasze miasto i czynić je jeszcze piękniejszym, jeszcze wygodniejszym, jeszcze bezpieczniejszym do życia. Ale dziś ta nagroda dodaje nam skrzydeł oczywiście, bo nie zawsze jest łatwo. Nie zawsze wszystkie nasze pomysły, koncepcje, wizje zyskują poparcie. Natomiast kierunek, w którym prowadzimy miasto, to jest zauważalne na arenie ogólnopolskiej i to jest jakby potwierdzenie w kolejnym rankingu, że pozycja Ostrowa jest silna, jest stabilna. Co więcej, jest nasze miasto dostrzegane na arenie ogólnopolskiej przez innych samorządowców. Oto często jest bardzo trudno w tym akurat rankingu. Po pierwsze, swój głos na poszczególnych prezydentów i miasta oddawali samorządowcy, prezydenci. Po drugie, oceniała to wysoka kapituła, więc podwójne szczęście, że Ostrów Wielkopolski i ja osobiście jako prezydent naszego miasta znalazłam się w tym prestiżowym gronie. Chciałabym tą
nagrody zadedykować wszystkim moim współpracownikom, całej drużynie, dzięki której ta nagroda stała się możliwa, bo bez tej drużyny na pewno nie można by było tyle wspaniałych zadań zrealizować, ale dzięki tej drużynie i z tą drużyną okazuje się, że nawet najśmielsze marzenia można realizować i wytyczać sobie nowe cele, skutecznie je realizować. I nagrodę chciałabym też dedykować mojemu miastu i wszystkim jego mieszkańcom, bo Ostrów ma wspaniałych mieszkańców, bardzo mądrych, bardzo kreatywnych i bardzo pracowitych. I to także widać w potencjale i w energii naszego miasta. Pani prezydent Klibek pojawiła się jako nowa postać w tym 15-osobowym gronie. Do tej pory no, nie widzieliśmy tam pań. Jak to się stało, że tym razem się to udało? No my faceci nareszcie zaczynamy dostrzegać, że w samorządzie jest bardzo wiele profesjonalnych, dobrych gospodyń, samorządowczyń, prezydentek, wójtek, burmistrzyni. Nareszcie, bo do tej pory to miałem wrażenie, że należy do jakiegoś tylko męskiego grona. Oczywiście mi osobiście to nie przeszkadzało, ale widziałem pewną dyskryminację i pewną marginalizację kobiet, które, jak pokazuje przykład pani prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, są bardzo dobrymi gospodarzami, bo dzisiaj Ostrów Wielkopolski na mapie Polski słynie z bardzo wielu rzeczy. Wielu samorządowców przyjeżdża, żeby się uczyć od pani prezydent, jak na przykład rozwiązywać kwestie mieszkalnictwa, kwestie związane z transparentnością, z funkcjonowaniem urzędu, z promocją, z wieloma rzeczami, które dzisiaj na mapie Polski, kiedy rzucamy hasło Ostrów Wielkopolski, kojarzą się z konkretami. Taką konkretną prezydent Beatę Klimek macie w Ostrowie Wielkopolskim i cieszę się, że nareszcie jako pierwsza w historii Kongresu Kobiet pani prezydent dostała nagrodę. Ten ranking prezydentów jest budowany przez samorządowców. Redakcja Newsweeka jest takim czynnikiem organizacyjnym. To jest nagroda taki primus inter pares, najlepszy wśród równych. Jeśli pani prezydent Klimek została dostrzeżona, to znaczy, że znaczenie jej pracy, jej osiągnięcia doceniają inni samorządowcy. To jest dla nas bardzo ważne, bo Kongres Regionów jest imprezą samorządową. Ja chcę powiedzieć, że się bardzo cieszę, że wasza pani prezydent znalazła się po raz pierwszy w rankingu, bo po raz pierwszy znalazła się kobieta i to od razu dwie kobiety się znalazły w rankingu najlepszych prezydentów polskich miast i pani prezydent Łodzi jeszcze.